Cześć. Być może zastanawiałeś się, jak powstają efektowne pasy na trawniku. Dzisiaj postaram się nieco przybliżyć ten temat. Na początek anatomia powstawania pasów. Sprawa wydaje się dosyć prosta. W trakcie koszenia źdźbła trawy zostają przygniecione zgodnie z kierunkiem jazdy. Z reguły kosimy w sposób tam i z powrotem, w efekcie czego źdźbła trawy przygniatane są raz w jedną, a raz w drugą stronę. Tak powstałe pasy zawdzięczamy odbiciu światła od źdźbeł trawnika w zależności od kąta jego padania. W przypadku gatunku traw, które charakteryzują się bardziej połyskującą blaszką źdźbła z jednej strony i matową z drugiej, efekt ten jest jeszcze bardziej spotęgowany. W sieci często pojawiają się pytania, czy do utworzenia pasów na trawniku potrzebna jest kosiarka wrzecionowa. Odpowiedź brzmi nie. Niemniej jednak, kosiarki wrzecionowe posiadające z tyłu walec napędowy nieco wzmacniają efekt poprzez równomierne ugniatanie skoszonej trawy. Kosiarki rotacyjne z reguły nie posiadają walca napędowego, a ugniatanie trawy uzyskujemy dzięki obudowie, która osłania nóż tnący. Na rynku dostępne są specjalnie zaprojektowane doczepiane mini walce do tego rodzaju kosiarek, których zadaniem jest tworzenie wspomnianych pasów. Nigdy nie testowałem takiego rozwiązania. Co wobec tego możemy zrobić, aby wspomóc efekt tworzenia pasów bez zakupu dodatkowego sprzętu? Zadbać o zdrową i dobrze odżywioną darń oraz ostry nóż w kosiarce, który nie postrzępi końcówek trawnika. To tyle teorii. Czas zabrać się do roboty. Dzisiaj postaram się skosić mój trawnik w nieco bardziej kreatywny sposób. Zobaczcie, co z tego wyjdzie. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie interesujący, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Nie zapomnij również kliknąć dzwoneczka, dzięki czemu dostaniesz powiadomienie, kiedy pojawi się nowy materiał. Ja już się żegnam, do następnego razu, cześć!